Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korl i zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Search. Jesteśmy w miejscu naszego niechlubnego upadku, a żeby było jeszcze zabawniej, a może i nie, no tak naprawdę mieliśmy bardzo łatwy powrót do bazy. Tam, jak rozumiem, nasza koleżanka na dole wcześniej stała, teraz jej nie ma. No i tu mogliśmy sobie spokojnie za zakrętem, o hops i jest ops, czy jest też mops. No dobra, skoczymy potem za pomogę tutaj. Podnieś. Sterta starego złomu. No, może czasem trzeba się bardziej Oj. No właśnie, trzeba się bardziej rozglądać. Tu można łatwo zginąć. No to ładnie na start. Kurczę. A ty już nie żyjesz? No dobra. Mops, jak rozumiem, jest gdzieś tutaj. Zrobiło się ciekawie. Odblokujemy sobie przejście. Tak, żeby później bezproblemowo wracać do tych miejsc, bo przypuszczam, że tak to działa, tak to właśnie działa. Nie wiem tylko, czego możemy się spodziewać w tej okolicy. Okej, okay, ale czas poznać nieco lepiej tę mapę. Bardzo często to są przejścia... Okej... Okay. Bardzo często to są przejścia, które po prostu gdzieś w okolicy naszej bazy wcześniej były niedostępne, czy tam były takie jakby zakazane, zamknięte coś, a później można było ruszać dalej. Ale i tak też jest w tym przypadku. Kompletnie bym nie zauważył, że tutaj jest jakakolwiek droga. No dobra, zastanawiam się, mamy życia. Good to see you. Nie wiem, czy mamy leki dla tego pana, chyba jeszcze nie. Byśmy mogli pewnie z nim pogadać, jakby coś było. Kolego, musisz potrzymać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jak wchodzimy do stacji montażowej, to nam się potwory nie respawnują, ale się przekonamy za moment. Za to mamy złom, mamy wszystko, żeby złożyć tutaj podstawową zbroję. Chyba mamy wszystko. To jest głowa, nosorożec, korpus. Ło, jednej części brakuje. Co za paskudy. No to mamy prawie wszystko. Ale założymy sobie nogi, ręce. Pytanie, czy coś jeszcze możemy ulepszyć z tych rzeczy. Zdecydowanie jedno tak, nogę przynajmniej. Tak, jedną nogę. No trochę brakuje nam części, żeby jeszcze coś tu zaszaleć bardziej. A, to czekaj, to nie ta noga. A to już jest drugiej generacji. No dobra, ale przebierzemy naszego gościa. Wygląda na to, że jeszcze stwory chyba się nie odnowiły, więc by było dobrze. A my, tylko że my musimy drugą nogę jeszcze stworzyć. I zrobimy z niego koksa, mam nadzieję. Chociaż bez korpusu to nie to samo, nie to samo. Taki teraz składak z niego jest. No dobra, nie ma części, idziemy dalej. Skorzystamy z tego, że przeciwnicy są tu w miarę pokona... a jednak od nowa. No dobra, to ruszamy. Ruszamy tam, gdzie byliśmy przed momentem, ponieważ mam pewną koncepcję na tamto miejsce. W sumie koło naszej bazy też jest niezły skrót, żeby pójść dalej, bo wystarczy przeskoczyć przez barierkę i już tyle drogi zaoszczędzić, ale bardziej myślę nad tym, jak pomóc naszemu koledze. Nie poszliśmy wtedy tu w lewo. Nośnik nie działa, ale... To wygląda, no właśnie. Don't let me down. Tak, coś takiego było. Okej. Okay. Wow, kolego, ale goś popieścił. To był mały impuls. Jak się czujesz? Oh, damn, thank you. Been sitting here so long, my ass is numb. Tak. Can't count how many times I've had to play dead out here. Nearly pissed my pants a couple of times. I'm Hobbs, Dean Hobbs. No one calls me Dean, so you know, Hobbs is fine. Okay. Co cię tu sprowadza? What are you doing down here? Well, just being me. I mean, I'm maintenance. I should have left this stuff to security. But I thought, hey Hobbs, let's find out what's going on here. Stupid man, just stupid. Wanted to check the failsafe consoles, see what they recorded. Got separated from my crew, but I thought, Hobbs, don't give up now. You can make it. And that's when my rig gave out. Wiesz, co się dzieje? Może tak. Guess you've got no idea what's going on around here. Shit, man, I don't know nothing. Felt like my brain was an egg on a griddle, and then the yolk popped. Woke up, head ringing like crazy. Everything had just gone to hell. What I'd seen since then. Man, you wouldn't believe it. Teraz chyba bylibyśmy w stanie uwierzyć.
What's the deal with these fail-safe consoles? Well, Creo's got a few around the factory to monitor problems and record them. There's sure to be some crazy stuff on them with all that's going down. And check them out if you want, but my adventuring days are done. What's your plan? I'm gonna get my ass out of here before it gets mashed like a bug in a windshield. Think I'll head up to Ops. Should be all right there. Na to wygląda. So long, Hobbs. Stay safe, man. Stay safe. Weź od razu leki dla kolegi. Dobra. Konsola awaryjna. Fail-safe protocol active. Log. Mark 96 hours, 0 minutes, 0 seconds. Automatic system-wide reboot begun. Data loss analysis. Most Creo systems damaged. 27% of data storage and processing systems report complete data and record loss, with low chance of recovery. Local non-networked power supplies remain operational. Recovery protocols activated. Damaged data sectors attempting temporary repair using analogous systems. Collateral loss of workforce is rated as extreme. Overall work output efficiency remains severely impaired, with all functioning personnel-related systems reporting significant neurological deviation and physical degradation. Functioning implants and rigs should be collected for refurbishment and redistribution to fully functioning human assets. Okay. Mamy nowy implant przy okazji. No miło było komuś tu pomóc. Co prawda wracamy na naszą starą ścieżkę. Uciekaj, kolego. I chyba spotkamy się tam, gdzie nasze drogi lekko się rozeszły. I znów wróciliśmy na nasze rury, ale z tego co pamiętam, tu była jeszcze jedna droga warta sprawdzenia. O, nie ma słabego punktu. To trochę niedobrze. Znajdziemy w niej słabe punkty. No, ech, te Wolverine. Nie zawsze z nimi jest tak fajnie, jakby się chciało, ale mamy, nie mamy. No i właśnie, to jest pewnie sytuacja, w której będziemy mogli to coś odblokować, ale dopiero niebawem. W każdym razie sobie skoczymy, zobaczymy, co tu się kryje. Może jak znów jakieś te waleczne pająki. There's other sounds. I did see one guy. He was in a terrible state, but he seemed to know what he was doing. Heading to the executive forum. Maybe I should have gone like she suggested. No dobra, czyli tutaj też nic więcej się nie kryło. Prawdopodobnie jeszcze z tej strony będziemy biegać. No a teraz, zastanowienie. Tam jak poszliśmy, nie było nic dobrego, a jako że chodziliśmy już sobie tutaj, chętnie sprawdziłbym, co kryje się po tej stronie. Mam nadzieję, że tam to coś nie działa. Oby. A, tam chyba też sobie chodziliśmy. No dobra. Zepsuty jest w tym samochodzie. Blokuj przy użyciu L1, a później wychyl w górę lub w dół, żeby uniknąć wysokich lub niskich ataków. A, specjalny kontratak. Dobra, to lepiej go po cichu ominiemy i tyle. Tak. To za duże już. To zbyt skomplikowane bawić się w ten sposób. Tym bardziej, że nie jest groźny. No, jak sobie pracuje, to niech sobie tam działa. Okej, okay, coś tu się kryje. Jest tyle tych zakamarków w grze, ale jest coś na szczęście. Nie są to takie do końca bez sensu. Podnieś. Witalność plus, wersja 1. Wolę wersję 3, 4, bo to trochę więcej nam jednak tej mocy daje. No ale, a sobie dziabniemy strzykawkę. Trochę szczędziłem na niej, no ale. Czy my teraz nie jesteśmy po drugiej stronie tego czegoś, co walczyliśmy z tymi dwoma gościami? Może tak być niestety. Ktoś tu leży w kontenerze? Teraz co prawda istotniejsze by było, czy coś tu leży, niż czy ktoś. No ale tam już widziałem pierwsze problemy. No tak, no tak. Chyba kręcimy się w miejscu, gdzie zginęliśmy niedawno. Czyli na dobrą sprawę, jakby pokonać tych dwóch nam się udało, no to byśmy sobie doszli bez problemu do bazy. No niewiele zabrakło, niewiele zabrakło, żeby było dobrze. O! A może i wiele, bo tu się dzieje coś niedobrego. Dobra. Nie, to jednak chyba nie było to miejsce. Nie wiem, kogo lepiej pokonać, bo ten z tyłu właśnie, co jest za nami. Dość groźny przeciwnik, żeby... Mhm.
Gdzie my trafiliśmy? Uciekaj od tego, tak. Chyba będzie trzeba rzeczywiście poszukać sobie szybszą zbroję, czy też szybszy arsenał do walki. Tak podpowiadaliście. O, innowierca. Gdzieś była opcja tych ninja, żeby ściągnąć z nich cały kostium, czy jak to tam nazwać. No i w tym się walczy dobrze. 70 aż. No to już widzę, jak to doblokowaliśmy. Czyli to jest tu sporo niestety miejsc, do których wrócimy, ale... oj późno, czy te drzwi uda się otworzyć? Też nie. To dziwne. W sumie wszystkie drogi zostały zablokowane. Więc, o, może nie wszystkie. Wycieczka z przewodnikiem. Specjaliści z rafinerii chemicznej projektu Resolve w pocie czoła opracowali idealną mieszankę składników, która trafi do naszych rakiet. No dobra, a, bo możemy sobie spojrzeć tam na dół. No dobra, czyli to wszystko dopiero przed nami. Jeszcze zobaczę, czy na pewno w takich miejscach... A, wiedziałem. To ten nos. Co nam wpadło? Ale nic ciekawego. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak wracać do Mopsu i przejść tą drogą, którą próbowaliśmy przebić się ostatnio. Więc widzimy się niebawem ponownie na szlaku. No dobra, mam pewien uraz do tego miejsca. Ale zróbmy to, tylko którędy lepiej? Nie, wow! Czekaj, bo cię nie widzę. Moment, kolego. Walczmy jakoś uczciwie. To nas zaskoczył, tego nie pamiętałem, ale w sumie to ostatnio nam nie najlepiej ta droga wyszła ogólnie. No dobra, leży. A co tu? A, ty strzelasz. To dobrze. Tu już widziałem kogoś innego. O właśnie. Wul. Chodź tu, wilku. Oho, może nie tak szybko. Albo i tak szybko. Uła. Potrafią czasem ugryźć. A i potrafi kąsać. Ale dobra. Pierwsze śliwki i zobaczymy, co tu jeszcze jest. Droga dalej. Najważniejsze to by było odkryć sobie trochę tych przejść do Opsu. Szczególnie tych takich. A ty co tak do... Aha, ty chcesz strzelać. To nie, to my pierwsi wystrzelimy. Chodź do nas. Z tego, co pamiętam, to my się chyba tak wkopaliśmy, że właśnie tam poszliśmy ostatnio. Więc nie wiem, czy nie zmienimy i tak naszej ścieżki. Dobra, kolego, ty nas nie interesujesz. Na to coś. To nic nie jest dobre. Ale jeżeli ten robot nie chciałby z nami walczyć, a raczej chce, nie wiem, jak go traktować, czy jako coś potężnego. Można by było przetestować jedną walkę, a z drugiej strony, no nie chciałbym znowu zginąć, bo... żeby coś się działo jednak. Że też ten obrońca musi wokół niego chodzić. Teraz tak, robocie, pokaż. Tylna noga. To sensu nie ma najmniejszego. To mają działko. Rio's not just a company. It's a way of life. Here you're not just seen as anybody. You're somebody. Somebody special. At Creo, we have your well-being at heart, and that includes body and mind. Creo's more than just a job. Here, your family. Here, your home. But you want more, right? Why pay for expensive gym and spa memberships when Creo has state-of-the-art facilities right here? And as for vacations, what if I told you you can have one every week? That's right. With Creo's Dream Tourist Systems, or DTS, you can go anywhere in the world and even beyond. DTS feeds directly into your neural interface, and voila! You're on a beach in Rio, or Mardi Gras in New Orleans. Something more cultural? How about a stroll along the Seine in beautiful Paris? Or what about enjoying the Colosseum during the height of the Roman Empire? That's right. DTS can fulfill all your desire. Enjoy a two-week vacation in less than an hour with DTS. Wherever you want to go, whatever you want to do, is just a click away. With so much to offer, why would you ever leave? Ech, a coś na uspokojenie macie tam może? Drodzy goście, poznajcie Dona, szefa naszego działu... A, PR, no tak, czuć, że to PR.
Ech, no cóż zrobić, ale w sumie ciekawa koncepcja, jeżeli chodzi o wakacje, tak w naszym umyśle. 2 tygodnie spędzając w realnym świecie tylko godzinę, no... Kuszące, dobra, a gdzie my tak naprawdę chcemy dojść? Jesteśmy tutaj, koło centralnej stacji, no teoretycznie, ale centralną stację pilnują wojownicy ninja, na których nie mam pomysłu, tak samo jak nie mam pomysłu na drogę po lewej stronie, więc pójdziemy sobie na prawo. Tutaj standardowo kolega nas czeka, chce przywitać. Ło, a to co? Już myślałem, tyfony? Chyba tyfony się kryją. Starałem się jak go stamtąd wywabić, bo jak będzie stał za tym czymś. No dobra, a za czym coś się stanie, jak strzelimy mu w głowę jeszcze? Wszędzie tylko po jednym punkcie. Ten dron, no, liczę... Ło, tu... Bierz życia. Dobra, i uciekaj stąd. No, jak się zablokuje na jednym gościu, to później się robi problem. Dobra, życia czy nie życia? No, z jednej strony przydałoby się życie. Dobra, przyda się. Z drugiej, jak zabijemy go dość sprawnie, to on nam też odzyskuje część. Tak, taki implant mamy. Taki mamy implant. Daj kolego to. O, najgorzej, że to chyba do niczego... A nie, na szczęście prowadzi. Na szczęście prowadzi, no. Jest problem, gdzie to się przemieszczać tak, żeby jakoś to przetrwać, przeżyć było dobrze. Teraz tak. Chciałem powiedzieć, że czy my tu już dzisiaj nie byliśmy, ale raczej nie. Mimo wszystko nie ufam temu, co tu słychać i co tu się dzieje. Czy my za to ostatnio tu gdzieś nie biegaliśmy? Coś po nas podjechało. Na wszelki wypadek kliknę, żeby to przestawić. Co my tu mamy? No, ostatnio tu biegaliśmy. Teraz tak, powoli zaczynam chyba czuć to miejsce. Jeszcze sobie pójdziemy tędy. Sorry, robot. No właśnie, i tu wracamy znów do punktu, w którym biegaliśmy. Czyli tak naprawdę to jest jakaś droga pewnego rodzaju na skróty. Ło, to potrafi strzelać! Na pewno z tym nie będziemy się bawić. A może jak odciągnęliśmy to od pracy? Mam nadzieję, że odciągnęliśmy. Chociaż one chyba wracają do siebie. Możemy wrócić tutaj. I my również. Czyli powoli, powoli to wszystko zaczyna nam się zamykać, zazębiać jakoś. Skręcimy sobie tutaj w tym tunelu tam na prawo, to będziemy w miejscu, w którym ostatnio biegaliśmy. Niestety nie mamy dużo więcej życia niż ostatnio, a to też nie było łatwo przetrwać. Otóż to, więc sobie musimy znów jakoś opracować dalszą ścieżkę. Teoretycznie jak zeskoczymy na dół, to my chyba tam zaraz będziemy mogli zejść. No i mała powtórka z rozrywki. Zastanawiam się tylko, czy warto się męczyć w ogóle chodzeniem po tych rurach, a spróbujemy przeskoczyć. Tam i tam nie doskoczymy. To trochę gorsza informacja. No dobra, i jesteśmy po drugiej stronie. Na dobrą sprawę tę miejscówkę kojarzymy tam gdzieś z tego miejsca, gdzie jest ta dwójka. Pokonaliśmy dwóch przeciwników, czyli rzeczywiście tam ostatnio padliśmy. Jakbyśmy ich załatwili, droga byłaby już przed nami wolna, żeby dostać się do obsu. No i tam dalej pójść. No dobra, wiemy jak to wygląda. W miarę już poznaliśmy tę miejscówkę, więc tyle dobrze. Nie jest tak strasznie, bo ostatnio czułem się zagubiony, a tu wygląda na to, że jesteśmy w stanie to ominąć. Jedyny problem jest taki, że nie wiem jak walczyć z tymi pojazdami. No dobra, ale to będzie nasz kłopot na później, bo teraz musimy tak wycelować w gościa jakoś. Dobrze by było jakby wszedł nam krytyk, no niestety. I tu zbieraliśmy te wszystkie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tylko przez to, że to była taka stresująca sytuacja ostatnio, to pogubiliśmy się w całej trasie. Oj, tu nie chodziliśmy już. To już nie byliśmy. Tamtego pamiętam. Tam pobiegliśmy, chcieliśmy to wszystko ominąć, ale nam to nie wyszło. Najgorsze, że to wygląda, o właśnie, ponownie pan koparka. O ile ostatnio z nim się walczyło fajnie, bo mieliśmy szybko punkt zapisu. Tak, tutaj... Wow! Ten kolego... Nie, uwaga, uwaga na dziurę! Uwaga na dziurę! Naprawdę czasem się zastanawiam, dlaczego ja w to jeszcze gram, tak. Zero przyjemności, no chodź tu latająco, paskudo. Tu mamy barierkę, jak zabezpieczenie dla dzieci, tak, żeby nic się nam nie stało. Tu możemy walczyć i nigdzie nasz kumpel nie poleci. O! Masz! Tyle. Ach.
No dobra, tam mamy pana koparkę. Pewnie jakby go pokonać, wypadnie kolejna moneta, która być może jest dla nas istotna. Tam też leży coś ciekawego. Ale tu mamy również windę, która może nam odblokuje jakąś drogę do bazy, bo... Bez tych dodatkowych dróg, przyznam, że słabo to się prezentuje. No, niby... O, ma słaby punkt. Niby nie jest aż tak wyjątkowo trudno tu gdzieś się dostać, ale z drugiej strony no latać. Po prostu cierpliwości trochę mi brak. Cierpliwości trochę brak. A jakby była taka droga prosto z mopsu, no to no jak znalazł. Dobra, zobaczymy dokąd to nas doprowadzi. Tylko uwaga. I'm still waiting at the outbound station. I want to try and get to the old bio labs. I'm hoping it's safer there. But I'm not leaving without you. I know recycling and the waste storage are a mess, but get through there and it will get better. Łącznik produkcyjny. To jest dobra wiadomość. Ponieważ mamy teraz skrót do obsu, to jest ta cała droga, gdzie o tam w prawo i sobie otworzyliśmy przejście. Jest coraz lepiej, tak? Ło, nie strasz. To za moment jednak pan koparka będzie takim przeciwnikiem, nad którym będzie można się też zastanowić, ponieważ tak wielu przeciwników będzie nas od niego dzieliło. Chodź tu, ło, ten taki trochę lepszy był i się zmył. Czego on tu pilnował? Gdzie my w ogóle trafiliśmy? Tam ktoś leży też. Ha! Bach, bach i bach! Czego oni tu strzegli? With the implemented overtime hours, my guys have been relying on their implants, but I'm noticing increasingly erratic behavior from them. This schedule was meant to be temporary, but it's been months now with no sign of respite. Now I don't blame my team for using, but... The side effects are becoming increasingly apparent. There's even been fights. And, you know, some people are just acting downright weird. And we're going to have big problems soon if something isn't done, and I won't be held responsible. Gdzieś coś otworzyłem. A, stanowisko medyczne. Dobra. Ale nie wierzę im, tak, zregenerujesz implanty. Nie wierzę im, czy to nam nie skasuje całego postępu, więc jeszcze nie. Warning. Canal bridges extending in recycling. Wierzę, że to było potrzebne. Chociaż może najpierw lepiej było pana koparkę pokonać, a później cokolwiek wysunąć. No dobra, ale jeżeli to by miał być punkt zapisu... I winda. Dobra, pusta przyjedzie. Robi się ciekawie. Z drugiej strony to by było dziwne, jakby tu był punkt zapisu, bo wtedy co, byśmy wychodzili i dwa problemy na karku? Dobra, przetestujemy to. A, jest dobrze. Oj, jest dobrze, jak jest dobrze, tak? Już jak zaczynałem tracić wiarę w tę grę, a ja nie chciałem jeszcze... To okazuje się, że może coś z tego wyjdzie. Możemy uzupełnić sobie implanty w wolnej chwili. No i pan koparka. No szkoda, że to coś tutaj jeżdżące jest. Ale jakby dojść tak bezpośrednio do pana koparki, ominąć te problemy. Tak, najpierw sobie podniesiemy to. Okej. Ty, a coś ty taka ruchliwa? Bardziej niż ostatnio. Poznaj naszego kumpla strzelającego. No, to chyba nie załatwi tak szybko koparki. Dobra, myślałem, że jednak trochę inaczej ona działa, że nie będzie taka paskudna. Nie pod nim. Nie będzie taka paskudna jak ostatnio. Teraz tak, nie stać w tych dymach. Uciekać, tak jak to. Dobra, i teraz bach. Nie, odejdź. No dobra. Teraz rozumiem, po co ten punkt medyczny jest. Chyba możemy sobie parę razy pojeździć. Zaraz do ciebie wrócimy, kolego. Okazuje się, że z punktu medycznego możemy skorzystać tylko raz. Najgorsze jest to, że jak nasz kolega się tutaj rozszaleje, no to właśnie, go ciężko później oderwać od tej koparki. No cóż, facet lubi ciężki sprzęt. Ale fajnie, bo ona się uspokoiła, jak odeszliśmy kawałek dalej. Nie patrz się na nas. Przyszliśmy cię tylko naprawić. Techniku, mechanik, zgłaszam się. Podobno jakieś usterki czy coś były, koleżanko.
Dobra, odejdź. Omiń. Zamocz, tak. Dobra, jest... O, tu trzeba uważać, jak się skacze. Jest jakiś sposób na nią. O, ona się uspokoi. No, dobra krowa, dobra krowa. No już może się nie uspokoiła tak bardzo, jakbym chciał. Raz tak, nie stać pod nią. O, wziąć ją od drugiej strony. Bach! O, to nie do końca zadziałało. Uciekaj, Warren. Tak. Dobra, dymy. Wszystko jest dobrze, jak ona się nie zrobi taka nerwowa. O, tak, przed momentem. Jak się już rozkręci, no to jest... Teraz najlepiej by było obejść całą mapę i ją z drugiej strony tam uchwycić. Ale myślę, że jak będziemy mieli odrobinę szczęścia, to uda nam się ją tutaj... Bach! No i jest. Chyba. O ty koparko. Nie lubię. Oj, może lepiej poczekajmy aż sobie... Nie. Już kurz opadł. Kolejna lśniąca moneta. Może przerobimy ją na jakiś złom. No dobra. Czyli taka koparka jest pewnym minibossem, który nam się tu przebija podczas gry. Mimo wszystko jednak nie wiem, gdzie dalsza nasza droga powinna iść. Tam mamy jakąś windę. Ale drzwi zamknięte. Nie, drzwi otwarte. Dobra, nie. Tak zostawimy w spokoju. Mam nadzieję, że... A, nie uciekaj! Wracaj! Gdzieś ty! A, już! O, niedobrze. To jest jakiś cięższy sprzęt. No i co z tego, że tego pokonamy, jak koparka się do nas dobierze? Ale mamy tu jakieś nagranie. Ta gra ogólnie staje się zupełnie inna, jak już mniej więcej wiemy, co, jak. No może trzeba podnieść i uciekać, nie przejmować się nimi, bo wiemy, że za nami już ciężko... O, niepotrzebnie, no właśnie, ciężki sprzęt tu już jeździ. Niestety, z nim raczej za bardzo nie powalczymy. Podnosimy zło, wyłącz to. Może wcale nie są takie złe te maszyny. Raz trzeba było z nimi powalczyć... O, ale nie tym razem. Przekonać się, o co im chodzi, tak dogadać. Chociaż raczej to... O, cześć, jakie to jest przerażające. A raczej wszystko wskazuje na to, że mamy je omijać. Tak. What if it's not just urban legend? What if he's real? What if this whole mess is because of him? Tak naprawdę to chyba te jeżdżące paskudy są po to, żeby je tak na szybko omijać. Okej. Nie podoba mi się trochę to miejsce. Wzmacniasz wytrzymałość. Wow! W dół, w nogi! A czemu nie możemy mu nóg oznaczyć? O, jest. Już myślałem, że coś jest nie tak z nami. Dobra. Już myślę, że coś jest nie tak. O! Ile tutaj tego chodzi? Tu się robi niebezpiecznie, bo mamy tam kogoś przy konsoli, ale tutaj też ktoś siedzi. Boję się, że jak zejdziemy nawet tego gościa, to walka nie będzie taka prosta. A my cię nie uwolniliśmy, kolego, niedawno? Podobne. Dobra, coś na 10 jest. Tylko jeszcze mamy walkę. Odpal to, przeciążenie. Żeby nas tylko nikt nie zaatakował, jak przeciąża. Ty, odejdź od tego. No dobra, dawaj na ring, powiedziałem. Podenerwujemy go naszym latającym tym. Dobra, zeskoczymy do niego. Mam nadzieję, że uda się jakoś... Nie, chyba nie uda się, tak chciałem. Dobra. Droga odblokowana. Gdzieś tutaj chodził. Na szczęście ta skrzynia w sumie uratowała nam skórę. Coś tu... A, nie dokończyliśmy przeciążenia. Może i dobrze. Jeszcze raz. O ile w miarę mapa stała się dla nas w jakiś sposób czytelna, widoczna, tam jest ten dron wielki. Tak nadal nie znam drogi do bossa, czy samego bossa, chociaż bardzo, bardzo, bardzo możliwe, że właśnie odblokowaliśmy ją. Co prawda liczę na to, że gra nas poinformuje, bo mamy tyle złomu, tak nim zejdziemy jakąś ostateczną walkę, mamy tyle złomu, że... Hey, you? Over here. I've got a favor to ask. Don't worry, nothing bad.
just wanted to see if you could get me some tech scraps. Ile ci potrzeba? Do czego służy złom? 5000. What do you need the tech scrap for? I'm making something. It's important, very. You could say it's a matter of life and death. No liczę na to, że atomówkę tam składasz i zaraz to wszystko wybuchnie. Takim jesteś. How do I know I can trust you? I mean, who are you? Well, I can help you there. I'm Joe. Anyway, I know you, well, at least of you, and I chose to trust you. Dobra, damy, a jeśli odmówię, nie, przekaż. Guess I'm able to spare some. Thanks. I won't forget this. Need to make a move. In that case, I won't waste any more of your time. To dziwne, tak. No ale dobra, przynajmniej teraz jesteśmy... Ile mamy złomu przy sobie? No, 2200 to... Przynajmniej teraz luźniej można iść dalej, nawet jakbyśmy mieli go stracić, a to coś takie zawieszane. Może i lepiej dla nas. Czasami nie wiem dlaczego przełącza nam miejsce, w które celujemy. No właśnie, przez to szybko pokonać przeciwnika, to się z nim niepotrzebnie bawimy. Zbadamy te tereny. Nie wiem, czy te gazy coś nam robią. Im na pewno jacyś tacy otępiali. Dobra. O, robią, robią. Nie stój w tym gazie, kolego. Weź walnij tak i tak. Być może te 5000 złomów było konieczne, żeby dojść w przyszłości do... O, szty. Niedobrze, jakaś nowa broń chyba się nas szykuje. Ale walcz tak, żeby mu próbować to odciąć. Tak. Okej. Maile, maile. To all Sector 12 employees, I hate to be the bearer of bad news, but unlicensed gambling violates federal and state law, and thus places Creo at a not insignificant risk of criminal charges and liability. So, all raging drone events are to be canceled immediately. Borrowed drones and other company equipment can be returned anonymously. Don't make me the bad guy here. I love a good drone fight as much as the next guy, but what we're doing here is too important to risk infractions of this nature. R. Ferguson. Okej. Okay. Nielegalne bitwy dronów. To kusząca opcja. Cały czas liczę, że znajdziemy znów kolejny skrót. O-o. Jeżeli z kimkolwiek mamy walczyć, to z tym, ale niech on przyjdzie do nas. My się tam będziemy nimi interesować, tak? Jak chcesz, to chodź. Na solo. Dobra, chyba przyjął zaproszenie. Jeszcze kawałek. Ło, gaz. Mamy za mało życia. O, przez te też możemy strzelać. Żeby ryzykować starcie z tym wielkim, które jak się dowiedzieliśmy musimy omijać na dobrą sprawę. Dobra, on chyba już bliżej nie podejdzie. Co ty tu masz? To musi być szybka akcja. Główka, plecy i... O, to nie taka szybka akcja, bo gość jest nieźle opancerzony. No, nieźle, niezły sprzęt miał. Dobra, ale tego ominęliśmy. Tu są drzwi zamknięte. To sobie zrobiliśmy, zwiedzanie. Prawa noga. No dobra. Leży prawa noga. Chciałbym wrócić do bazy, bo mamy chyba już szczęście, żeby korpus nasz zmontować. I to byłoby piękne zakończenie, a w następnym odcinku poszukalibyśmy sobie bossa. Tylko, znając piękne zakończenia, to nasze zakończenie będzie takie, że zaraz ktoś nas załatwi, O, dobra. Wiesz nagranie, chociaż tyle tak z tego odcinka. Nie, gdzieś... Have a nice day. Warren. Dead. Awakening to a nightmare. I couldn't remember where I was, who I was. But when I saw those pictures, what happened to... Somehow I made it to Ops, and the memories are blurry and hazy. I remember the pain. I've never been so afraid in my whole life. Didn't even realize I was totally blind in my left eye until Medbay patched me up. I guess I'm better now. Even my sight is coming back slowly. Jestem oazą spokoju. Jestem oazą spokoju.
Zastanawiam się, a może wrócimy tam, chociaż droga była trochę kręta. Zbierzemy zło, żeby nasz korpus wybudować, to co chciałem, a później jakoś tak. Będziemy mieli co robić w następnym odcinku przynajmniej, chodź kolego. Musimy na kimś, na czymś odreagować ostatecznie. Więc zbieramy potrzebną ilość złomu i możemy już w sumie teraz wracać, wybudować nowy korpus. No jak to mówią, bywa, ale mamy korpus, tak? Chociaż tyle. Zmontujemy siebie w całości. Goliat. I w następnym odcinku będziemy mogli ruszać już w pełni wyposażeni w nowy nie tylko korpus, ale nowy egzoszkielet. Zastanawia mnie, jaki bonus przypadnie nam z racji, że mamy na maksa. Nosząc wszystkie części, przy jednoczesnym korzystaniu z implantów podnoszących obrażenia do broni, zyskujesz większy impet. Czyli będziemy musieli sobie też zamontować jakieś implanty, które dadzą nam dopalenie do broni. Zaraz zobaczymy, czy coś takiego mamy. Bo kilka nowych nam wpadło. Wytrzymałość. Całkiem dobra opcja. Nieraz pewnie by nas mogło uratować. Jedynie co to obciążnik mechaniczny, ale to jest wstrzykiwane, te dwie strzałki w dół to pokazują, to nie jest najciekawsza opcja z takimi implantami śmigać. Więc tyle, zobaczmy, mamy leki dla ciebie czy nie mamy? Hey, did you find it? It's called Medaxinol. I really need it, man. It's the only thing that's keeping me going here. Dogadujesz się z Hobbsem, tak? Kręcisz z Hobbsem? How are you and Hobbs getting along? Oh, I don't know. He didn't want to help me. Totally wrapped up in himself. I mean, if it was him who needed his meds, I mean, it's not like I'm being overdramatic here, you know? Okay, czyli... Have to go. Jedno są leków... Don't forget about me, okay? Okay, okay. I'm counting on you here. Leków nie mamy. We made it, buddy. Good to see you. And don't think I forgot I owe you. Found this. Here, take it. Might help. Oh. Oh. You met Davey? Oh yeah, can't say I care for him much. Wanted me to fetch him his meds. Of course I said no. Man, was he pissed. He's crazier than I thought if he thinks I'm going out there again. Any trouble getting here? Nah, it was right around the corner and I kept my head down. Worst has got to be over now. Chciałbym w to wierzyć. Take care, Hobbs. Chciałbym... Well, if you got to go... w to wierzyć, ale sprawdzimy wszystkie te opcje, brak nowych wiadomości w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej! Any news? We have to find out what's going on. Please take a look around. I'm still picking up distress beacons from the production area. By the way, you've got company down there. Hobbs seems to be all right. But the other one... What about Hobbs? Did you talk? Hard to believe he didn't get more than a few scratches after what he must have gone through. He lost friends out there. One was killed right in front of him. I can't imagine how he must feel. What's wrong with Davey? He's a mess. His biometrics are all over the place. Plus he's still in shock. Keeps mumbling that he needs his meds, but I can't find reference to them in his file. Dobrze wiedzieć. I better get going. Be careful out there. Żebyśmy tylko nie żałowali, że go uratowaliśmy. Ale o tym przekonamy się już wkrótce. Trzymajcie się, hej hej!